Cześć, z tej strony Marta Poturek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, ciepło, nie chcę do nas przyjść. Obiecałam Wam, że pokażę, jak robię dekoracje już na tarasie, bo już naprawdę wierzę w to, że te 25 stopni, tak mówi prognoza, pojawi się lada moment, chyba jakieś 3 dni, ale wzięłam się dzisiaj cały dzień, ustawiałam sobie różne rzeczy na tarasie i chciałam Wam to pokazać. Zapraszam na ten odcinek. Zanim pójdziemy na taras, chciałam Wam pokazać, że tulipany coraz bardziej rozkwitają. Balerina się już pojawiła i pachnie frezjami, super. Jest też tutaj ten mój piękny, taki brzoskwiniowy, łososiowy tulipan z lekkim żółtym kolorem. A za mną już jest po prostu fantastyczne pole tulipanów Purissima i China Pink. Dzisiaj rano, jak się obudziłam, po prostu zobaczyłam ten kolor, pomyślałam sobie, to już jest lada moment przyjdzie to ciepło. When we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times. No dobra, słuchajcie, ja zabieram Was na taras i opowiem Wam o konkursie. Dzisiejszy konkurs jest związany z relaksowaniem się i spędzaniem czasu miło, nie pracując w ogrodzie. Chodźcie. Obserwujecie mnie już od tak długiego czasu, że wiecie, że w ostatnich miesiącach zupełnie nie miałam czasu na relaks. Głównie zajmowałam się pracą w ogrodzie, nad kanałem, ale w kółko w ostatnich wideo powtarzałam Wam, że ta chwila na relaks nastanie. I liczę na to, że stanie się to już za 2 tygodnie, ale teraz przygotowuję tę moją przestrzeń, żeby w końcu się zrelaksować. W wolnym czasie uwielbiam podróżowanie, to jeszcze na razie nie jest możliwe, ale uwielbiam też czytać. Kiedy zapalę się do jakiejś książki, to słuchajcie, padam, czytam, po prostu potrafię do rana czytać i aż nie skończę, bo jak się wciągnę w jakąś historię, to po prostu uwielbiam przenosić się myślami do zupełnie innego świata, wkręcić się w jakąś historię. I nieraz Michał pyta się mnie rano, Marta, do której kończyłaś książkę? Ja na przykład mówię do 4. W tym roku bardzo dużo czasu spędzam też przed komputerem, bo jak wiecie, przygotowanie wideo to nie jest tylko to, co Wy widzicie, tylko tam jest bardzo dużo pracy obok i bardzo dużo czasu spędzam patrząc się w ekran komputera, albo na Instagramie, albo na YouTubie, albo przygotowując te wideo. Także to naprawdę tej pracy, poza tym, co Wy widzicie, jest bardzo dużo. I pomyślałam sobie, w tym roku chciałabym spróbować innego sposobu czytania książek, nie tylko patrząc się w ekran czy w książkę. Chciałabym posłuchać audiobooków. Nie słuchałam jeszcze do tej pory, zawsze wolałam czytać książki, ale w tym roku pomyślałam sobie, zamknę oczy i ktoś poczyta to za mnie, a moje oczy w końcu odpoczną. Dlatego bardzo zależało mi na tym, żeby sponsorem tego odcinka był Empik Go. Empik Go to usługa, która pozwala nam mieć dostęp właśnie do e-booków, do audiobooków, do podcastów, 50 tysięcy tytułów i jest to najlepiej oceniana usługa w Polsce. Skontaktowałam się z nimi i powiedziałam, że fantastycznie byłoby, gdybyśmy zrobili konkurs. I konkurs jest, słuchajcie, fantastyczny. Już Wam mówię, co w nim jest do wygrania. Z aplikacji Empik Go możecie korzystać na smartfonach oraz na wybranych modelach e-booków. I tak przechodzimy do naszej nagrody. Dzisiaj nagrodą będzie właśnie taki czytnik i roczna subskrypcja na Empik Go. Druga szansa na wygraną będzie na Instagramie. Ale o zasadach udziału w konkursie opowiem Wam na koniec, a teraz zabieram Was i pokażę Wam, gdzie ja się będę relaksować i gdzie będę słuchać tych fantastycznych audiobooków.
Chodźcie. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie na patio, bo obiecałam Wam, że dzisiaj pokażę Wam i patio, i taras. Na patio nie za wiele się jeszcze ciągle dzieje, bo są tak zimne noce, że ja ciągle trzymam moje super tunie w szklarni, bo stwierdziłam, że nie będę ryzykować. Jak tutaj ma mi spaść temperatura do 0 stopni i ma mi ściąć moje ukochane po prostu dekoracje, to nie ma szans. Więc wszystko czeka. Codziennie zdmuchujemy to, co zrzuca brzoza, ale już za sekundkę tutaj pojawią się te fantastyczne kwiaty i będziemy dodatkowo obsadzać donice właśnie jednorocznymi. Wymyte są już meble tarasowe i czekają na te fantastyczne śniadania, gdy będzie ciepło i mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie przyszły tydzień. Wszędzie ciągle jest pełno gałązek brzozy. Nie wiem jak u Was, u nas wczoraj było fantastyczne niebo i sporo z Was napisało mi na Instagramie piękne płonące niebo, oznacza ogromne wiatry. I mieliście rację. To co dzisiaj się działo, tutaj po prostu drzewa znowu wszystkie prawie że przyginały się do ziemi i znowu wszystko nam zasypało gałązkami brzozy. Także taki to tydzień. No ale tutaj posprzątałam specjalnie pod kątem wideo, nie do końca i nie super dokładnie. Natomiast już za chwilę będzie super. Udało mi się ostatnio posadzić sałaty, bo stwierdziłam, że mam ich nadmiar. Wrzuciłam je tutaj do tych moich grządek zniesionych i bardzo dobrze sobie radzą. Także myślę, że już jutro albo pojutrze zacznę hartować te, które mam w szklarni i też podosadzam je tam do końca. Niech już sobie rosną, niech tutaj się wreszcie zieleni. Ale za mną możecie zobaczyć, że zakwitła już ta wła szara. Dopiero zaczyna, ona jeszcze będzie cała, taka pokryta taką białą chmurą kwiatów. Za momencik. Normalnie ona kwitła nam bardzo często w połowie kwietnia, także ten rok jest po prostu wyjątkowo spóźniony. Grządka grządką, z grządką to mały relaks. Słuchajcie, zbieram kolejne gałązki brzozy, które są porozrzucane, po prostu chrustu na ognisko, będziemy mieć naprawdę dużo. Pierwsze miejsce relaksu to moja nowa ławeczka. Wymyśliłam sobie, że tutaj chciałabym mieć taką, wiecie, toporną, wygodną ławkę, żeby siąść sobie, bo tu jest najbardziej zacienione miejsce w ogrodzie i tutaj jestem ukryta przed wszystkimi. Mogę sobie tutaj siąść z kawą i z książką w takie upalne dni i jest tutaj niesamowicie przyjemnie. Jest takie niższe miejsce, jest tutaj dość, nie dość, że chłodno, to jeszcze dość wilgotno. Także w takie upalne dni to jest moje miejsce, w którym relaksuję się na początku. W tym miejscu z reguły na tych stoliczkach zostawiam sobie trochę oczywiście miejsca na kawę albo na leoniadę, ale tutaj staram się obsadzać wszystko roślinami cieniolubnymi, bo tutaj zdecydowanie tego słońca jest troszeczkę rano, a potem już cały dzień mamy w cieniu, bo jesteśmy tutaj pod brzozami, które w ogóle dzisiaj naprawdę już widać jak pięknie puszczają liście i wreszcie na górze robi się zielono. Słuchajcie, zarówno bardzo często pytacie się o ławkę, o tą ławkę, która jest na placyku, o te meble, wszystkie są z firmy Tech Meble. A tu obok jest domek Made by Michał. I słuchajcie, z domkiem powoli myślimy, żeby się pożegnać. Zastanawiamy się, co tutaj może się pojawić. I tak tutaj debatujemy, czy chcemy taką małą drewnianą szklarenkę. Co tutaj mogłoby być? Czy był też pomysł, żeby tutaj był barek? No Gaba w tym roku wyjeżdża na studia. Już naprawdę nikt z tego domku nie będzie korzystał. Służył naprawdę przez wiele, wiele lat. Ale teraz w sumie nikt go nie używa. Także zastanawiamy się, co tutaj wstawić i w jaki sposób ten nasz relaks sobie jeszcze urozmaicić. No dobra, słuchajcie, idziemy na taras. Na tarasie pokażę Wam, bo mam nowy regał. Zmieniłam sobie ten taki biały kosz, nie wiadomo co to było, taki pomalowany przeze mnie stary wiklinowy kosz i zrobiłam sobie regalik. Zaraz Wam go pokażę. Jak zapewne pamiętacie, tutaj w zeszłym roku stała taka wiklinowa skrzynia pomalowana przeze mnie chyba z 12 lat temu jakąś bardzo dziwną farbą i trzymaliśmy w niej po prostu rzeczy, które są do jacuzzi, jakąś tam chemię. I stwierdziłam, że dużo fajniej wyglądałby wyższy regał, na którym będę mogła postawić rośliny domowe, bo ja chcę, żeby one dostały teraz latem więcej światła. Tutaj jest bardzo fajne takie światło filtrowane, ono nie jest bardzo ostre i myślę, że sporo roślin domowych będzie zadowolone z takiej sytuacji. Wyniosłam je dzisiaj, żeby zobaczyć, jakim tutaj będzie i tak popróbować sobie, jak to będzie wyglądało, ale jak będą te takie noce, wiecie, naprawdę zimne, to jeszcze z powrotem je wezmę do domu, także nie martwcie się o nie. Ale w tym roku mam taki plan, żeby na tarasie nie do końca robić dekoracje kwitnące w tej części tutaj, gdzie siedzimy, tylko wynieść właśnie rośliny domowe i porozstawiać je, żeby był taki bardziej tropikalny klimat. I mój plan na te tropikalne rośliny jest taki, że tutaj pojawi się jeszcze coś dużego i tak tutaj przy przejściu będzie sporo tych takich ciekawych roślin tropikalnych. Ten
kosz. Bardzo często się o niego pytacie, czy ja na przykład lubię na nim spędzać czas. Ja nie przepadam za bujaniem, ale to miejsce uwielbia Gawa. Ona tutaj po prostu, to jest jej ukochane miejsce, zawsze tu spędza czas, czytając książki, czy słuchając właśnie podcastów. Tych koszy teraz naprawdę jest mnóstwo i widziałam, że coraz więcej firm ma je w swojej ofercie. Nasz kosz był kupiony już dobrych parę lat temu w Milo i to była pierwsza firma, która chyba taki produkt wypuściła na rynek, ale teraz naprawdę możecie w różnych kwotach kupić przeróżne te kosze i w różnej kolorystyce. Ja pamiętam, że kiedy szukałam dla siebie takiego kosza, to chciałam mieć, żeby kokon był beżowy, taki wiecie, ratanowy, a poduszka, żeby była biała. Wiem, że ciągle jest problem z tym, żeby je znaleźć. Ale już jeżeli chodzi o wygodę, to jest naprawdę fajny sposób. Można się na nim, wiecie, wyłożyć sobie nogi do góry, książka w dłoń i można się bujać i patrzeć na ogród. Jak już sobie rozmawiamy o białych poduszkach, to ten sam problem, słuchajcie, jest z kanapami. Ja oczywiście wypatrzyłam sobie w jakichś tam czasopismach kanapy właśnie z białymi poduszkami i też u nas jest z tym ogromny problem, żeby takowe poduszki dostać. Opowiadałam Wam już o naszej kanapie i tym, jak ją łączyliśmy, że ona wcześniej była też z Milo, a potem Milo przestało ją produkować i chciałam dołączyć takie elementy i to był straszny problem. I dzięki jednej z moich obserwatorek wypatrzyłam, że identyczne niemal kanapy, jeżeli chodzi o ten ruszt, są w Obi. Ta kanapa nazywa się chyba Stratford i dokupiliśmy tam. Rzeczywiście są identyczne, ale poduszki były kiepskiej jakości, szczególnie te poszewki. I tutaj pani nam uszyła po prostu białe poduszki i wyjątkowo mi się to podoba. Bałam się trochę, jak to będzie po sezonie, bo w zeszłym roku te poduszki były uszyte. I jak będzie po sezonie. Ale słuchajcie, przetrwały naprawdę fantastycznie sezon. Zostały wyprane po sezonie, bo nawet nie prałam ich w trakcie. Staram się czasami rozrzucić tutaj jakiś kocyk, żeby jak tak gdzieś przychodzę z ogrodu, to żeby nie siąść na tym białym, ale na co dzień naprawdę nie brudzą się jakoś nadmiernie. Bardzo ważne było dla mnie to, aby stworzyć tutaj takie poczucie przytulności, że to jest taki nasz drugi salon i jak tu przychodzę, to jest po prostu tak mięciutko, mogę zapaść się na tych kanapach, przynieść sobie kawę i żeby mi się stąd zupełnie nie chciało wychodzić. Dlatego też dodaję tutaj bardzo dużo poduszek. Mamy pełny miszmasz, ale chyba większość w tym roku akurat jest z HMA tych poduch. Ważne, żeby one były takie, wiecie, dobrze wypełnione, żeby były niezbyt twarde, ale też żeby było pełno, bo nic dla mnie nie ma gorszego, jak wkładam ten wkład do poduszki, ona jest taka, wiecie, zdechła. Lubię, jak są tak porządnie wypełnione. Dla przytulności lubię dodawać też kocyki, dlatego tutaj też dołożyłam dywan, bo wydaje mi się, że to wszystko tworzy takie wrażenie bardziej salonu niż takich mebli poustawianych gdzieś tam na tarasie. U nas jeszcze jest tak, że mamy tę część drewnianą i część kaflową, więc ten dywan fantastycznie złamał to łączenie i tworzy się taka wyspa, w której wszyscy tutaj najchętniej przychodzą. Zawsze jak my wychodzimy, to pierwsze miejsce, do którego się kierujemy, to jest właśnie tutaj. I tak samo jest, jak przychodzą do nas znajomi. Tutaj ludzie po prostu zalegają, czy do Gawy znajomi. Zawsze tutaj toczy się życie towarzyskie. Klimatu i przytulności dodaje też moim zdaniem światło. Dlatego tutaj mam lampki porozstawiane, różnego rodzaju lampiony. Wieczorem taka mrygająca świeca dodaje niesamowicie klimatu. Lampka, wina i naprawdę można spędzić przemiły wieczór na tarasie. My tutaj bardzo często sobie siedzimy, puszczamy sobie jeszcze muzykę i naprawdę jest to super taki czas, który spędzamy razem. Słuchajcie, przeniesiemy się jeszcze na leżaki, bo to jest to miejsce, w którym zamierzam się wyłożyć i słuchać audiobooków z zamkniętymi oczami, łapiąc totalny zen i powiem Wam, co planuję poczytać. Najpierw powiem Wam może, co w zeszłym roku mnie zachwyciło, bo ostatnio już Wam o tym opowiadałam w wideo listopadowym, ale tak dużo było pytań o to. Rzeczywiście trudno tam trafić do tego wideo. Gdybyście szukali mojej listy książek, to jak poprawić sobie nastrój w listopadzie. Tam była cała lista książek ogrodniczych i książek, które czytałam w zeszłym roku, ale szybko wspomnę Wam o jednej z tych książek, Eleny Ferrante, bo to była książka, do której lubię bardzo wracać i polecam każdej kobiecie do przeczytania. Fantastyczna cała seria. A teraz planuję nową książkę Ferrante poczytać. Natomiast jeżeli chodzi o Genialną przyjaciółkę i całą tę serię, uważam, że jeżeli jeszcze nie czytałyście, to koniecznie poczytajcie. Pokazuje życie kobiety od dzieciństwa, przez dojrzewanie, przez życie dorosłe. Wiele problemów. Myślę, że każda z nas odnajdzie tam elementy swojego życia. Ja już opowiadałam Wam o tym, kiedy z moimi przyjaciółkami sobie o tym rozmawiamy, to każda znalazła tam zupełnie coś innego i każda wciągnęła się tak, że cztery tomy połknęła dosłownie w kilka dni.
Audiobook, którego zaczęłam słuchać parę dni temu, jest także Eleny Ferrante i nazywa się Obsesyjna miłość. Jak się tylko zaczęło, to już się naprawdę wkręciłam i teraz jak sprzątam w domu albo gdzieś tam jadę samochodem, to słucham i super jest wypełnić te takie momenty, bo mamy ich dużo, prawda? Tych momentów, gdzie się przemieszczamy i miejmy nadzieję, że będziemy mieć ich coraz więcej i w trakcie myślę, że nie ma co rozkminiać tematów pracowych czy problemów, tylko rzeczywiście posłuchać sobie wtedy książki, ale plan jest też na leżaku. Kolejne książki, które polecaliście mi, słuchajcie, to są książki, pytałam się ostatnio na Instagramie, jakie książki Was ujęły i co powinnam przeczytać, jak już będę mogła usiąść i się relaksować i są to. Najwięcej osób polecało mi Czułą przewodniczkę Natalii de Barbaro. Ja czytałam ostatnio z nią wywiad i jak poczytałam, to stwierdziłam, że tak, ta książka to jest to, co chciałabym połknąć i to będzie na pewno kolejna pozycja, do której myślę, że w przyszłym tygodniu już będę w stanie zanurkować. Trzecia propozycja pochodzi od mojej przyjaciółki Mony, ale też mnóstwo z Was też mi polecało. Sally Rooney, rozmowy z przyjaciółmi. I to będzie trzecia pozycja, którą mam nadzieję jeszcze przed czerwcem uda mi się skończyć. I na pewno wspomnę Wam o tym, jak mi się te książki podobały. Dobra, słuchajcie, zadanie konkursowe. Ptaki tutaj próbują nas przekrzyczeć. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tego pocketbooka i roczny dostęp do Empik Go? Musicie być osobą dorosłą, mieszkać w Polsce, być subskrybentem mojego kanału i być subskrybentem kanału Empik Go. Na kanale Empik Go znajdziecie próbki audiobooków. Codziennie pojawia się jakiś darmowy materiał. No i teraz pytanie konkursowe. Napiszcie mi, jaka książka zmieniła Wasze życie, która książka jest dla Was najważniejsza, taka, bez której nie wyobrażacie sobie, że bylibyście taką osobą, jaką jesteście. Ja wiem, że dla mnie taka książka, to jest książka dla dzieci, ale to jest Tajemniczy ogród. Ona naprawdę wpłynęła na to, jak kocham ogród, jak chcę, żeby był dla mnie taką właśnie oazą, jak lubię te takie tajemnicze zakątki. Jestem bardzo ciekawa, jakie książki zmieniły coś w Waszym myśleniu. Może to jest ta sama, co u mnie, a może zupełnie inna. Na Wasze odpowiedzi czekam do czwartku, a wyniki poznacie w następną niedzielę. Jeżeli nigdy nie korzystaliście z aplikacji Empik Go, mam dla Was kod, dzięki któremu będziecie mogli przetestować tę aplikację przez 30 dni. Kod wrzucam Wam tutaj, także linka do strony. Będziecie musieli podpiąć kartę płatniczą, ale przez 30 dni żadna opłata nie zostanie Wam naliczona i w każdej chwili będziecie mogli zrezygnować przed upływem tego okresu z subskrypcji. Aby zwiększyć swoją szansę na wygraną, wpadnijcie oczywiście na Instagrama, też zaczyna padać. Tam drugi konkurs dziś wieczorem w niedzielę. Na dzisiaj to już, słuchajcie, wszystko, skoro tak pada, takie śpiewają. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Dajcie oczywiście kciuki w górę. Jeżeli wideo Wam się podobało, sorry, bo się już rozproszyłam całkowicie, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Uciekamy przed deszczem. Do następnego odcinku.